naprawdę to trzecie miejsce w pracy literackiej zajęła Kamila Wiśniewska. Również trzecie miejsce za pracę literacką zajęła Klaudia Konarzewska. Zajęła Klaudia Okaj. Klaudia otrzymała odtwarzacz DVD. I pierwsze miejsce w konkursie otrzymała Emilia Żyrka. Emilia otrzymała nagrodę Wieże. Mini Wieże. Chciałam tutaj na tym miejscu jeszcze zaznaczyć, że wszystkie nagrody, jak i również wyróżnione nagrody, wyróżnienia zostały zasponsorowane przez pana Krzysztofa Plewnie, koordynatora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, przewodniczącym ośrodku pomocy społecznej w Kętrzynie. Chcę tutaj jeszcze zauważyć, że od lat pan koordynator wspiera nas finansowo we wszystkich działaniach profilaktycznych, za co ogromnie jemu tutaj dziękuję. Pan zrobił własne zdjęcia, ale dotykajcie więcej, zawsze.